Drugi film, lecimy z koksem. Muszę się troszeczkę bardziej rozkręcić i na nowo wkręcić w nagrywanie, tak więc lecimy z koksikiem. Jeżeli widzicie ten film wcześniej, to oznacza, że udało wam się dobić do tego progu, o którym mówiłem poprzednim razem. A jeżeli ten film jest później, no to oznacza, że nie daliście rady, no i co wam mogę więcej powiedzieć? Słuchajcie, tym razem będzie to troszeczkę inna gra, która kiedyś też tam krążyły wokół niej miejskie legendy, jakieś tam miejskie mity i inne tego typu pierdety, bzdety. Oj, kurde, coś czuję, że naprawdę ładnie się niektórym osobom narażę. Słuchajcie, zagramy sobie dzisiaj w taką fajną gierkę. Nazywa się ona Miss Fortune. Może kojarzycie, może nie kojarzycie. Gra, która podbiła internet lata temu, ponieważ wokół niej krążyły takie legendy, że ona gdzieś tam jest poukrywana w różnych grach na Game Boya. Możecie ją znaleźć tam bodajże w jakichś Pokemonach, w Zeldzie, czy tam innych, kurde, Gran Turismo na Game Boya. Wiem, że Gran Turismo nie było, to jest tylko w tym momencie taka przenośnia. Tak więc, moi drodzy, zobaczmy w takim razie, czym jest to całe Miss Fortune. Kiedyś też nagrałem film odnośnie Miss Fortune. Swoją drogą to był pierwszy film z kamerką i muszę przyznać, że się bardzo źle zestarzał, bo ostatnio sobie go na chwilę odpaliłem i wyłączyłem po 2 minutach. I prawdopodobnie nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy po prostu byłem taki dosyć bezpłciowy, ale wydaje mi się, że to pierwsze. Tak więc wszystko jak najbardziej ze mną jest w porządku. Zmieniamy sobie scenę i teraz... Kurde, będę musiał grę podgłośnić, bo pamiętam, że ją ściszałem. Niestety będziemy musieli w taki sposób grać, więc trzeba będzie potem w edycji wyciąć u góry, wiecie, ten pasek Windowsowy z X-em i tam innymi rzeczami i tutaj na dole, ale to myślę, że w edycji ja się tego pozbędę. Słuchajcie, krótka historia, jeżeli chodzi o to. Kiedyś ogrywałem wersję kolorową, dlaczego dzisiaj ogrywamy wersję gameboyową taką? Z prostego powodu, nie mogłem znaleźć tej kolorowej wersji, ponieważ link, który kiedyś udostępniłem w opisie, przestał działać. Więc musimy zadowolić się tym, co mamy teraz. I w sumie to tak nawet będzie lepiej, że ogram drugą wersję, zobaczymy, czy coś się pozmieniało. Ja już se troszeczkę jak grałem, tam testowałem, no to widziałem, że delikatnie się tam różni troszkę od tej kolorowej wersji, co miałem, tak więc w ogóle ta muzyka, co leci, to oczywiście jest muzyka, która wedle historii lata temu, oczywiście zmyślonej, ludzie ponoć popełniali pewne słowo na S z powodu ekranu Game Overu w tej gierce, tak więc no zobaczymy, czy ja będę miał tutaj jakieś podobne myśli, czy jakieś takie inne rzeczy. Historia w ogóle polega na tym, że jesteśmy takim gościem, który gdzieś tam sobie podróżuje i w pewnym momencie natrafił na pustyni na pewien obiekt i stwierdził, że wejdzie sobie do tego obiektu. No i jesteśmy teraz w środku. I co się stanie, kiedy będę chciał wejść? Coś się stanie, kiedy ja będę chciał pójść w tamtą stronę? Nie, nic się nie dzieje. Lol. Myślałem, że coś będzie. Dobra. Jesteśmy w korytarzu, widać, że jest to coś a la Pokemono podobne, ale no to nie jest to nie są Pokemony, moi drodzy, nie wiem, zejdźcie na ziemię, co po niektórzy. To jest po prostu Miss Fortune, samo w sobie, sama w sobie klasa, tak więc... Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj przedłużał, mamy tu w ogóle jakieś kości, nie wiem, co to w ogóle kurde jest, co tu się w ogóle w tej grze dzieje? Jakiś tutaj dywan w kształcie krzyża, lub ułożony jakby to był krzyż. I idziemy prosto przed siebie. Dobra, mamy tutaj tego... Jak go mogę teraz słowami określić? Wiele różnych słów ciśnie mi się na język, ale pozwólcie, że jednak nie użyję tych stwierdzeń. Mamy dwie możliwości. On się pyta, czy chcemy podjąć się jego wyzwania. Kiedy wciśniemy nie, no to... Co się zdarzy? Wyrzuci nas na zbity pysk. To już było, więc możemy sobie skipować i rozpoczynamy zadanie, ponieważ jak będę wciskał nie, no to cały czas będę wyrzucany, więc no muszę chyba podjąć się tego wyzwania. Okej, mamy 4 domki do wyboru. Znaczy, jeden z nich zabierze nas do właściwej ścieżki. Co się stanie w pozostałych 3? Możemy się przekonać. Wydaje mi się, że spośród tych wszystkich 4 zobaczymy, jak bardzo szczęście mi dopisuje. Wybieram numer 3. Patrzcie, szczęście mi dzisiaj dopisuje. Dobra. O!
weszłem w interakcję, nagle tutaj się jakaś budowla pojawiła. Ciekawie. A patrzcie, widzicie, kurde? Główka pracuje, moi drodzy. Możemy przejść dalej. Teraz tak, albo idziemy w lewo, albo w prawo. Trafiłem. Okej. Na razie mi szczęście dopisuje. Czy chcę zapisać? Jak najbardziej tak. Chcę zapisać. Tak więc teraz pal wroty i daj mi grać tutaj. Mogę przesunąć? Mogę. No patrzcie. Na razie, kurde, idzie wedle planu. Tak jak powinno być. Może to będzie, kurde, ten... Może mi się uda uniknąć konfrontacji z tym cymbałem. Dobra, co tam mamy za tabliczkę? To w ogóle są jakieś nagrobki, co nie? Ale z nimi nie mogę wejść w interakcję, a szkoda. Szkoda naprawdę. I teraz tak, mamy... Okej, dobra, wszystko spoko. I teraz pytanie, czy ja tutaj muszę iść chyba, nie? No nie ma innej, nie ma innej drogi. Na razie powiem wam szczerze, że jestem z siebie naprawdę bardzo zadowolony. Okej, teraz ma tutaj dla nas łamigłówkę. Ile ludzi z... To co? O kurde. To jest naprawdę troszeczkę podejrzane, bo ja teraz nie wiem, czym mam się sugerować. Wydaje mi się, że odpowiedzią mogą być te gwiazdki, które tutaj są. Może przeliczmy je, może będzie to pasowało do liczby, która jest tutaj w tym zadaniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na... 21. Brakuje jednej. Waham się między 22 a 14. Ale ta 14 to jest, kurde, troszeczkę gruby temat, za gruby temat. O, zgadłem. Dobra, poszedł sobie. Wydaje mi się, że chyba wszystko jest jak najbardziej git. Ty, no tak. To jest pułapka, czy chcę wejść w interakcję teraz? Waham się między odpowiedzią tak lub nie. Co się może stać, kiedy wezmę tak? Chcemy ryzykować? Wow, troszeczkę grubo bym powiedział. Game over. Halo, ty. co tu się dzieje? Może byś mnie stąd wypuścił, co? A, dobra, nie wypuścisz mnie, dobra, to zrobimy inaczej to, kurde. Dobra, wróciliśmy z powrotem, jak widzicie, jesteśmy na miejscu, niestety. Znaczy, poniekąd się spodziewałem, że coś takiego będzie miało miejsce. Ale nie sądziłem, że dojdzie do tego, że wyleci ten cały truposz uwięziony w Lavender Town. Dobra. Chcemy zapisać? Oczywiście, że chcemy zapisać. Dobra, i teraz mamy tak. Trzy możliwe ścieżki. Jedna, znaczy dwie nas zaprowadzą do zguby, a jedna zaprowadzi nas do miejsca, gdzie chcemy dojść. Waham się między tą ścieżką tutaj, a tą ścieżką. Tamtą w ogóle nawet nie biorę pod uwagę, bo wydaje mi się, że to jest sama w sobie pułapka, ale te dwie tutaj mi troszkę śmierdzą, że jest to właściwa ścieżka, więc ryzyk fizyk. Niestety. Dałem ciała. No, dałem ciała, co tu mogę więcej powiedzieć. I właśnie ta muzyka sprawiała, że ludzie mieli ochotę pójść w stronę słońca. Okej, może ta ścieżka. No, to jednak tamta była ta właściwa. Dobra, mamy teraz 4-5 schodków. Waham się między praktycznie wszystkimi. Ale jakbym miał strzelać tutaj, to tędy dojdziemy. No, mówiłem. Dobra, i teraz tak, mamy albo możliwość pójścia do góry, albo pójścia tutaj. Tamtych dwóch w ogóle nie biorę pod uwagę, ale gdybym miał ja osobiście tutaj, mój instynkt miałby mi podpowiedzieć, no to dałem ciała.
bardzo łagodnie mówiąc. To nie jest śmieszne. Wygląda na to, że prawilna ścieżka to będzie któraś z tych. No, zgadłem. Dobra, teraz ryzyk fizyk, idziemy tutaj. No, spoko, ja już to też wiem. Nie musisz mi przypominać o tym na każdym kroku. No, patrzcie. Znalazłem jakąś nową ścieżkę. Teraz, kurde... No, może tutaj? O, patrzcie, widzicie? Teraz tu? Czy może tam? Kurde, no nie wiem. Może tu? Kurde, no! To już nie jest śmieszne. Straszny labirynt to jest dosłownie. To jest autentycznie jeden ze straszniejszych labiryntów, jaki kiedykolwiek mógł mieć miejsce. O, patrzcie! Udało się! A on w to uwierzyć nie może, widzicie? Czajcie to w ogóle, myślał, że mnie ogra, kurde, a tu został ograny bez mydła, bardzo dobrze. Został pokonany i tyle. Ależ tam iść, kurde. Czyścić berło. No. Na razie, cho, trzymaj się. I tyle, zostałeś pokonany i teraz, kurde, możesz sobie co jedynie kwiatki od spodu wąchać. The end. Super, fajnie. No i widzicie, gra zaliczona jest normalnie. Tu w ogóle jakieś opcje mamy. Super, fajnie, naprawdę, kurde. Nie ma co. Tak więc, moi drodzy, morał z tej gry jest taki, że lepiej nie cwaniakować, bo może to się różnie skończyć. Co, o czym przekonał się nasz tutaj lisek chytrusek, który chciał mi tutaj szpilę wrzucić, chciał mi kłody pod nogi rzucić i chciał, żebym bardzo, bardzo żałował decyzji wejścia do jego gry. No niestety, został zweryfikowany, jak to się mówi, żyćko. No co tu mogę więcej powiedzieć, tak więc nie pozdrawiam tego jego mościa i dobranoc. Życzę sobie dobranoc, diabełku, byś przestał się znęcać nad niewinnymi chłopcami.